Cześć, witajcie na kanale Świat Kostek. W dzisiejszym filmie pokażę Wam jak ułożyć kostkę 5x5. Jeżeli odcinek Wam się spodoba, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, a teraz przechodzimy już do poradnika. Kostka 5x5 jest naprawdę duża i może wydawać się trudna, ale nie bójcie się, po obejrzeniu tego materiału może nawet okazać się, że będzie ona łatwiejsza do ułożenia niż kostka 4 na 4. Ale z takich informacji jeszcze startowych, to zanim zabierzecie się za kostkę 5x5, upewnijcie się, że dobrze potrawicie już podstawy, czyli kostkę 3x3. A teraz zaczynamy. Podczas układania kostki 5x5 będą trzy etapy, a pierwszy z nich to ułożenie dużych centrów na środkach kostki, czyli jak widzicie, tutaj takich wielkich grup jednokolorowych elementów. A dokładniej 9 mniejszych elementów jest tutaj na każdym ze środków. Jak popatrzycie sobie na ten element z logiem, czyli taki mały konkretnie na samym środku element, to te właśnie elementy to takie właściwe centry i one nie zmieniają położenia kostki. Więc dobra, weźmy sobie tutaj już naszą pomieszaną kosteczkę. I teraz tak, znajdźcie na swojej kostce biały środek. U mnie akurat tutaj jest logo biały mały środek. By układać te duże dziewięcioelementowe środki, będziemy tutaj stosować taką technikę, że będzie ten środek składał się z trzech, trzy elementowych pasków. I tak, każdy z tych pasków, już wam pokażę. O, tak tutaj to będzie wyglądać. Spójrzcie sobie tutaj na te trzy elementy środkowe. Zawsze będzie tutaj środek i dwa elementy takie boczne. Czyli na przykład tutaj będziemy teraz tworzyć następny taki pasek, czyli po kolei, jak chcecie uzyskać właśnie taki pasek na środku, to musicie znaleźć elementy takie wewnętrzne, czyli na przykład ten, i gdy przesuniecie go w ten sposób, będziemy mieli już dwa elementy. I teraz na przykład widzimy, że ten też jest takim wewnętrznym. Dosuwamy go tutaj i robimy linię. Potrzebujemy następnych dwóch pasków, tym razem takich bocznych. Tutaj, na przykład, jak oglądam sobie kostkę, to widzę, że mam już dwa elementy obok siebie, więc szukam jeszcze jednego takiego bocznego. I teraz, jakbym chciał wstawić ten element do tych dwóch, to tak nie mogę. Muszę obrócić górną warstwą. I teraz mogę zsunąć na dół i mam całą linię. I teraz taką linię mogę dołożyć ten sposób do tego co już wcześniej ułożyłem. Ok, potrzebujemy jeszcze jednej linii. Szukamy elementów. Tutaj na przykład mamy element ten środkowy, a tutaj jeszcze dwa te boczne. Więc w ten sposób mogę zsunąć ten górny, ale to co wcześniej ułożyliśmy nam się rozwala. Więc muszę zsunąć ten górny, połączyć tutaj linię. Odsuwamy ją na bok i wracamy tą środkową warstwą, którą poruszyliśmy. Przez to to, co ułożyliśmy wcześniej, nam się nie zniszczyło, a my możemy dostawić sobie tutaj ten, tą białą linię. I mamy cały pierwszy środek. Środki układamy w następującej kolejności: biały, żółty, a potem pozostałe kolory. I teraz, jeżeli chcecie sprawdzić, gdzie będzie żółty kolor, to patrzycie sobie po prostu na mały środeczek na w środku danej ścianki, czyli tutaj jest żółty i tutaj ten żółty zostanie, czyli naprzeciwko białego. To teraz układamy znowu w ten sam sposób żółty center. Tutaj na przykład widzimy ten środkowy element, więc można poruszyć w ten sposób jedną warstwą. Gdybyśmy poruszyli większą ilością warstw, to to, co ułożyliśmy wcześniej, by się niszczyło, więc poruszamy głównie pojedynczymi warstwami podczas tego etapu. Teraz możemy po prostu dołożyć. Ten żółty do góry, ale dół nam się niszczy, więc musimy zrobić tak. Dokładamy element, który chcieliśmy, ustawiamy tak na pionowo tą linię, która się stworzyła, i wracamy tamtą warstwą poprzednią. W ten sposób podstawiamy element, zmieniamy trochę i wracamy, i tak właśnie zostaje to, co ułożyliśmy już dobrze. Mamy jedną żółtą linię, i teraz jeszcze dwie boczne. To oglądamy kostkę. Tutaj na przykład jest sytuacja, gdzie mam już dwa i chciałbym jeszcze jednego tego, albo tego. Więc najpierw muszę wyjąć ten mały element. Teraz obracam tak, w taki sposób i wracam. Przez to mam już linię. I teraz, gdy mam taką linię, mogę dostawić ją do góry w taki sposób. Daję do góry. Wykonuję ruch U2. Jakby podstawiając tutaj puste miejsce, i wracam. Jak widzicie, biały został cały dobrze, i tutaj buduje nam się center. Więc znowu kolejna trzecia linia. Szukamy elementów. Tutaj mam dwa. Tutaj jeszcze jeden. Łączę. I teraz, yy, gdybyście chcieli po prostu wstawić w ten sposób, no to to by nie zadziałało, bo rozwalamy to, co było na dole. Więc musimy to, co jest już dobrze. Wstawić miejsce, gdzie żółty już jest. To takie dziwne, ale teraz, gdy wykonamy ruch U2 i wrócimy w dół, to cały center tutaj się dobrze ułożył i tutaj też jest dobrze. Lecimy dalej, możemy wspólnie układać na przykład kolor niebieski. Teraz musimy pamiętać, by nie zniszczyć białego i żółtego podczas układania dalej. Mamy niebieski i chcemy ułożyć środkową warstwę, więc zostawiamy tutaj sobie jeszcze jeden. Teraz tworzymy linię. Patrzę, że tutaj już mam dwa elementy. Bardzo fajnie. O, ten element mogę tutaj dołożyć. Mam całą niebieską linię. I schodzę z tą linią niżej. I utworzyło nam się już naprawdę dwie trzecie centra. Szukamy dalej elementów. Tutaj jest jakiś, tutaj jest jakiś i tutaj. To tak. Najpierw połączę te dwa. W taki sposób. Mam już dwa. I szukamy dalej. Tutaj jest element, więc najpierw podjadę sobie tym całym do góry. Zostawię to i wrócę. I teraz to, co już wcześniej było, czyli proste łączenie. I mam całą linię, którą mogę wsadzić e, tak, jak już wcześniej pokazywałem, e, z żółtym kolorem. Cały center jest gotowy. Dalej możemy iść na przykład w kolor czerwony. Ja akurat mam już tutaj y, linię w środku. Tutaj są dwa elementy, i możemy to wykorzystać. Tutaj te dwa, tutaj jest jeden. Więc w ten sposób stworzyłem linię i wrzucam ją do całego centra. Pamiętajcie, by nie zniszczyć innych kolorów. To tak, y, potrzebuję jeszcze jednej linii czerwonej, więc zaczynam od środkowego elementu, czyli tego. Tutaj będzie mi na razie gorzej wsadzić ten element, więc dodam ten. W taki sposób, oczywiście, tutaj łączymy, a pozostałe kolory nie są niszczone. Mamy dwa, tutaj jeden i fajnie jest cała linia. Możemy teraz w taki sposób. Zbudować cały centr. I teraz zostały nam do zbudowania dwa ostatnie centry. Wiele osób uważa, że to najtrudniejsza część budowania centrów, i właśnie chyba tak jest. Ale nie martwcie się, spokojnie, zacznijmy tak jak klasycznie budowaliśmy centry. Na przykład uznajmy, że budujemy zielony. Tutaj do tej linii albo takiej linii brakuje nam jednego środkowego elementu. Więc po prostu go biorę w dół, obracam pionowo i wracam. Mamy środkową linię. I tak, co by tu jeszcze można było zbudować? Na przykład, tutaj widzę, że są dwa, a na tej linii jest tylko jeden. Więc, jak najbardziej, mogę wykonać taką sekwencję ruchów. I wskoczyły nam tutaj kolejne dwa elementy, a to lepiej, niż jak był tylko jeden. Przez to zostały nam tylko dwa takie malutkie elemenciki do wymiany. Jeżeli chcecie wymienić ten tutaj element z tym, możecie zastosować prosty algorytm. Przez co dwa elemenciki wam się wymieniają. Czyli, na przykład, znowu, jak mamy taką sytuację, to mogę tego dać tutaj, tego dać tutaj, i te dwa można prosto i łatwo wymienić. Ale co, jeżeli tak na koniec zostały wam te dwa środkowe elementy? Na to też, oczywiście, jest sposób. Dajecie je sobie tutaj na lewą stronę. Schodzimy tą warstwą w dół. Wykonujemy ruch F'. Teraz schodzimy środkową warstwą w dół. Ruch F. Tutaj wracamy do góry. Wyrównujemy tutaj pionowo. I tą warstwą też wracamy. Jest to taki trochę sposób na logikę, ale jak widzicie, prosto i łatwo można zamienić nawet te środkowe elementy. Jeżeli chodzi o budowę centrów, to tyle. Zazwyczaj jest to kwestia praktyk i ćwiczenia, by wykonywać to szybciej. Ale myślę, że nic nie powinno Was tutaj zaskoczyć. Teraz etap drugi, czyli budowanie krawędzi. Jak widzicie, tutaj jest taka duża krawędź kostki składająca się z trzech mniejszych dwukolorowych elementów, przez co cała nasza krawędź właśnie ma trzy elementy, i jak widzicie, jest ich na kostce kilka. I takie właśnie krawędzie będziemy tworzyć. Aby wykonać krawędź, musimy połączyć dwa boczne elementy, czyli na przykład taki. Do elementu środkowego, czyli tego. Skupcie się na kolorze biało-pomarańczowym. Tutaj orientacja kostki nie ma za bardzo znaczenia, bo poruszamy tylko pojedynczymi warstwami i nie zniszczy to tego, co już wcześniej ułożyliście. Jeżeli chcemy połączyć ten element z tym, to nie możemy zrobić czegoś takiego po prostu, bo to nam rozwali kostkę, to co wcześniej ułożyliśmy. Więc musimy zacząć właśnie w ten sposób, by połączyć te dwa elementy. Teraz wstawiamy w to miejsce jakąś źle zbudowaną krawędź i wracamy. Przez co tutaj te elementy nam się połączyły. Więc spójrzcie jeszcze raz. Możemy w tym etapie ruszać sobie pojedynczymi warstwami dowoli, by dobrze ustawić sobie te elementy, na których chcemy się skupić. Tutaj z lewej strony biało-pomarańczowy, który ma wejść tutaj do tych już dwóch kumpli. Więc ten idzie tutaj, Czyli tak, łączymy i podstawiamy źle zbudowaną krawędź. Czyli na przykład to, no co to jest? Takie proste ruchy, jest to dosłownie R', U', R' i wracamy. Przez to cała nasza tutaj krawędź trójkolorowa się ułożyła. Ale nie zawsze jest tak fajnie, czasem zdarzy się na przykład, że chcecie tutaj do tego biało-niebieskiego dołączyć ten biało-niebieski. I chcecie go tak dopasować, a jak widzicie, on jest na odwrót. No, słabo. Więc w tej sytuacji musimy tą krawędź odwrócić jakby na opak. Do tego mamy algorytm. R, U, R' F, R' F' R. I ta nasza krawędź obróciła się jakby tak, tak hops, tak, tak jakbyście ją tak przekręcili. I teraz, gdy spróbujecie połączyć ten mniejszy element do większego... Jakby ten mniejszy boczny element do tego środkowego. To dopasowują się ładnie. Możemy znowu podstawić tutaj jakąś źle zbudowaną krawędź, wrócić i jak widzicie, jest dobrze. Więc tutaj mam ten element, który mnie interesuje, dopasowuję go do tej grupy już elementów, podstawiam złą krawędź i wracam. Budowanie krawędzi jest bardzo fajne, ale jeszcze pokażę Wam więcej ciekawych sposobów. Możecie zbudować całą. Trzyelementową krawędź za jednym zamachem. Spójrzcie. Musicie po prostu dobrze poustawiać te elementy i wszystkie je razem fajnie połączyć. Teraz skupcie się na krawędziach zielono-pomarańczowych, czyli tak, tutaj jest jedna, tutaj jest jedna i tutaj jest jedna. Wszystkie są dobrze obrócone. Bo patrzcie, tutaj na przykład łączę sobie te dwie, i tutaj łączę sobie jeszcze tą na dole do wszystkich. Teraz za ten cały fragment podstawiam jakąś źle zbudowaną krawędź, wracam tym na dole, wracam tym u góry i cała trzyelementowa krawędź jest dobrze. Jest to naprawdę spoko sposób, bo szybko układamy. Więc jak sobie zbudować taką sytuację? Tutaj na przykład teraz skupiamy się na biało-czerwonym, czyli ten mały element wrzucam sobie na dół, tutaj. O tutaj jest ten środek. Tutaj jest dolny element, i jeszcze tutaj by mi się przydał górny. Więc szukam go po kostce, mam go tu. Nie wchodzi, gdybym tak go po prostu dał, bo znowu zajdzie na dolną linię, a my go chcemy tutaj u góry. Więc wsadzę go po prostu w inny sposób. I już jest trzy elementy razem. Krawędź powstała, podstawiamy za jakąś źle zbudowaną, cofamy, cofamy. I cała krawędź jest. I takim sposobem budujemy sobie wszystkie krawędzie. Tutaj na przykład jednego mi brakuje. Tutaj na przykład tego dopasuję dotąd. I możecie to albo robić w taki sposób, że ruszecie dwoma górnymi warstwami, albo po prostu tą pojedynczą. Podmienić i wrócić też pojedynczą. To jest dość podobne. Teraz na przykład chciałem sobie podstawić tutaj tą z dołu i Tą z góry małą krawędź i chciałem podmienić, ale nie było u góry takich bardzo źle zbudowanych krawędzi, więc taką, co jest źle, biorę sobie tam, przekładam jakoś do góry już mam ją u góry. Tylko, że teraz znowu muszę poszukać tych elementów, co miałem tu. OK i patrzę sobie, buduję tak, tak, mam całą dobrze. Podstawę za źle zrobioną. Cofam i cofam. Czasem, gdy chcemy, na przykład, ten element dać tutaj i potem chcemy oczywiście podstawić źle zbudowaną krawędź, to nie musi być to cała taka zniszczona. Wystarczy, na przykład, ten element. W tym wypadku, na przykład, dostawiam ten element do grupy dobrych i podstawię sobie tą krawędź. I tylko ten jeden element, który był źle zbudowany, jest tutaj zniszczony. Więc tak naprawdę to, co było wcześniej tutaj dwa dobrze, to zostały dobrze. To chyba były te. I teraz możecie dojść do sytuacji, gdy prawie wszystkie krawędzie są dobrze. Ale zostały nam dwie ostatnie, i tutaj znowu jest lekki problem. Bo co teraz? Tutaj mam dwie zrobione dobrze, tutaj zero i nie mam złych krawędzi, żeby sobie popodstawiać. Mamy tutaj kilka sposobów. Na przykład możemy wykorzystać algorytm, który zamieni nam te dwa elementy. Tylko w tym wypadku musimy obrócić sobie tą oto krawędzią. I teraz spójrzcie na kostkę, bo wykorzystamy algorytm. Dzięki któremu ten element wejdzie tutaj, a ten element wejdzie tutaj. I ta krawędź cała ładnie się zbuduje, bo ten element pójdzie stąd tam, i tu będzie ładnie, a ten jak przyjdzie tu, to to będzie zniszczone. Ale dobra, chociaż jedno ułożymy. Więc tak, algorytm wygląda następująco. I teraz, tak jak już mówiłem, tutaj cała nasza y, krawędź się zrobiła dobrze, a tu mamy takie dziadostwo. Jeżeli chcecie, możecie trochę się cofnąć i zniszczyć sobie na przykład inne krawędzie, y, tworząc tom. Ja wam na przykład pokażę, jak można to zrobić. Czyli trochę sobie zniszczyć. Teraz znowu na przykład poprawić sobie tą jedną tu dopasować. Czyli podstawiamy tutaj do, do dobrej grupy i podstawiamy pod źle zbudowaną krawędź. I teraz w tym wypadku zostają nam tylko dwa do zamienienia miejscami więc można użyć tego algorytmu i jak widzicie wszystkie krawędzie są dobrze zrobione. Albo w tej sytuacji możemy wykorzystać taki dłuższy algorytm zwany parity by Taką oto całą sekwencję trzech elementów odwrócić i naprawić. Algorytm wygląda tak, albo możecie po prostu powtarzać moje ruchy. Jak widzicie, krawędź jest naprawiona. W ten sposób też jest spoko dla osób, które lubią algorytmy. I teraz ostatni etap, trzeci, czyli ułóż kostkę tak jak zwykłą kostkę 3 na 3 Pewnie się zdziwicie, bo o co tu chodzi? Ale jeżeli układaliście już czwórkę, to wiecie. Tutaj po prostu za środek kostki 3 na 3 odpowiada nam te 9 środkowych elementów. Za każdą krawędź na boku kostki odpowiadają nam te 3 y, te trzy małe krawędzie tworzące jedną dużą, więc możecie tutaj na spokojnie budować sobie krosa, nawet pojedynczymi ramionami nie ma co tutaj się śpieszyć, żeby nic nie zepsuć. Potem robimy dwie warstwy, możecie tutaj stosować LBL-a, albo jak ktoś umie jakieś bardziej zaawansowane metody, ale jest to po prostu układanie kostki tak jak zwykłej 3x3. Jak widzicie, kostka ułożona. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to napiszcie je koniecznie w komentarzu, ja postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Jeżeli odcinek Wam się spodobał i udało Wam się ułożyć kostkę, to oczywiście łapka w górę i do następnego odcinka, cześć!